Jay Kristoff, Wampirze Cesarstwo. Wampirze Cesarstwo to pierwsza książka z serii o tym samym tytule. Jako że pewnie jej jeszcze nie czytaliście, to od razu informuję, że jest to jednocześnie radosna i niepokojąca wiadomość. Radosna, bo pierwszy tom jest faktycznie świetny. Niepokojąca, bo wiecie, że zazwyczaj pierwsze tomy są lepsze od kolejnych. Nie zawsze, ale obawa gdzieś z tyłu głowy zawsze zostaje. Przejdźmy jednak do konkretów. Dlaczego ta książka zbiera tak dobre opinie? Powodów jest kilka i chętnie wam o nich opowiem. Po pierwsze, zakończenie znamy już od pierwszych kilkunastu stron książki. Dosłownie. Wiemy, jak kończy się cała opowiedziana historia. Mimo to książkę czyta się z ciekawością i niecierpliwością. Powtórzę to jeszcze raz, żeby podkreślić, pod jak wielkim jestem wrażeniem. Mimo że znałem zakończenie, czytałem kolejne 850 stron z prawdziwym zainteresowaniem. Zwyczajnie chciałem wiedzieć, jak do tego doszło. To nie jest coś, co często ma miejsce. W sumie często zdarza mi się znudzić książką, której zakończenia nie znam. Jeżeli to nie jest świadectwem tego, jak dobrą pracę wykonał autor, to już nic was nie przekona. Teraz jest dobry moment na dwa istotne wtrącenia. Pierwsze to takie, że Wampirze Cesarstwo to nie jest książka dla młodszej młodzieży. Nie jest tak skomplikowana, jak mogłaby być, gdyby autor sobie tego życzył, ale nie cechuje się też prostotą charakterystyczną dla młodzieżówek. Jest też brutalna, wulgarna, miejscami prostacka, a momenty potrafią ocierać się o pornografię. Choć fakt, że delikatnie. Drugie wtrącenie dotyczy ilustracji. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to nie szukajcie ich. Są specyficzne. Pasują do opowieści, ale bez kontekstu nie są tak dobre. Poza tym zawierają pewne spoilery. Polecam oglądać je na bieżąco, kiedy czytamy. Znacznie lepszy efekt. Teraz zaś przejdźmy do tego, co sprawia, że Wampirze Cesarstwo czyta się tak dobrze. Wiem, że spodziewacie się w tym miejscu pochwał dla świata, postaci czy fabuły. I słusznie, bo wszystkie te elementy świetnie się sprawdzają. Ale to tylko dlatego, że autor ma autentyczny talent do łączenia ich w jedno. Żaden z elementów, który wymienię za chwilę, nie jest świetny sam w sobie. Dopiero połączone fabułą, odpowiednim tempem akcji i przemyślanymi postaciami pobocznymi spinają się w jedną, harmonijną całość. Zacznijmy więc od świata. Ten jego kawałek, który oglądamy, jest mocno inspirowany Francją z czasów szlachetnych rycerzy i cnotliwych dam. Fakt, że taka Francja nigdy nie istniała poza kartami romantycznych powieści, jest tutaj nieistotnym szczegółem. Jest też pogrążony w półmroku, bo ostatni prawdziwy wschód słońca miał miejsce prawie 30 lat temu. Co, jak się domyślacie, rodzi pewne problemy. Nie musicie się nawet zastanawiać, jakie. Autor pomyślał i o tym. Wino jest gorsze, droższe i wypierane przez mniej szlachetne trunki. Rośliny uprawne trzeba dopasować do nowych warunków, a depresja wywołana brakiem światła stała się tak powszechna, że ledwie warta uwagi. Nie trzeba geniusza, żeby dojść do wniosku, że takie warunki sprzyjają wampirom. A to tylko początek problemów. Jeżeli chodzi o postaci, to są wyraziste. Główny bohater, niesławny Gabriel de Leon, jest rozpisany naprawdę dobrze. Co, oczywiście, oznacza, że będzie nas denerwował i bawił na różne sposoby na kolejnych etapach swojego życia. Jako nastolatek będzie zachowywał się jak nabuzowany hormonami idiota. Czyli tak, jak wszyscy nastolatkowie świata. Jako dorosły będzie miał całkiem inny zestaw powodów, żeby nas wkurzać lub bawić. Należy jednak jasno powiedzieć, że nie jest to postać, z którą będziemy się w znacznej części utożsamiać. Zdarzy się, że kilka razy nazwiemy go dość brzydko. I to zasłużenie. Postaci poboczne również są nieźle rozpisane. Nie tak pogłębione jak Gabriel, ale z własnym zestawem problemów, motywacji i światopoglądów. Nie chcę tutaj mówić zbyt dużo, żeby nic nie zespoilerować. Warto jednak zaznaczyć, że to, co przed chwilą powiedziałem, dotyczy nie tylko dobrych postaci. Dotyczy wszystkich. Złych, dobrych, bardzo złych i całkiem pobocznych. Trzeci istotny element, fabuła, też ma się całkiem nieźle. Jest miszmaszem wszystkich największych hitów tego typu historii. Trochę powieść przygodowa, trochę powieść drogi. Coś o dorastaniu i odnajdywaniu siebie, coś o tajemniczych zakonach z równie tajemniczymi mocami. Cała masa dobrze napisanych elementów połączonych w mistrzowski sposób. Wiem, że się troszkę powtarzam, ale naprawdę ciężko napisać recenzję tego tomiszcza, nie psując przy tym zabawy innym potencjalnym czytelnikom. Mam nadzieję, że uda wam się mi wybaczyć. Chciałbym też zwrócić uwagę na elementy nadprzyrodzone w powieści. To jest magię, srebrno świętych i same wampiry. To dość przemyślany system. I choć nie jest sam w sobie nowatorski, to w kontekście świata i fabuły sprawdza się dobrze. Wątpię, żeby zyskał taką popularność jak Domy Hogwartu, ale za to może całkiem nieźle sprawdzać się w grach RPG. A jeżeli całe to zdanie nie ma dla was sensu, to nie przejmujcie się. Dowiecie się w czasie lektury. Podsumowując, Wampirze Cesarstwo to świetna książka. Umiejętne połączenie opowieści o wampirach, przygniatającej atmosfery, żywego i plastycznego języka oraz ciekawego pomysłu. Mnie podobała się ogromnie, choć wiem, że znajdą się tacy, dla których będzie zbyt wulgarna, prostacka czy bezsensownie brutalna. Sądzę jednak, że jest to książka dokładnie taka, jaką autor sobie zamyślił. Nie jest to powieść dla młodzieży, jak niby noc. I nie jest to historia o bohaterach bez skazy ni zmazy. To opowieść o osobistym rozwoju, podana w sposób pełen wulgaryzmów, cycków i przemocy, ale nie jest od tego mniej uderzająca. Myślę, że obrazuje tylko, że istotne zmiany duchowe i światopoglądowe zachodzą w człowieku niezależnie od okoliczności. Raz jeszcze szczerze polecam. To jedna z najważniejszych premier w tym roku. Recenzja napisana została na podstawie angielskiej wersji książki. Postscriptum. Wiem, że niektórzy z was będą się czepiać tego prawdziwego wschodu słońca, ale nie idźcie tą drogą.